solisty. Chwała Bogu właśnie, że możemy rozważać i się uczyć tak naprawdę, bo ten cały list do Rzymian, to każdy werset to jest coś wspaniałego i widać, jak natchniony przez Ducha Świętego pisał nasz kochany brat Paweł. Tak sobie myślę, że bym chyba nawet jednego wersetu tak nie napisał i włożył tutaj do Rzymian. No i z Duchem Świętym to jest wszystko możliwe z Bogiem, ale naprawdę wielka, potężna łaska mu była dana i sam mówił, że biada mi, żebym nie głosił Ewangelii, bo wiedział, do czego go Pan Jezus powołał, wiedział, od czego go uwolnił, że był pod tym zakonem i się starał, tak jak mówił. Starał się czynić dobro, a trzymał go się zło. I ten ósmy werset zaczyna się od pierwszego, ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A chciałbym jeszcze z Gdańskiej przeczytać, bo to jeszcze bardziej jest widoczne. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, ale według Ducha. Widzimy właśnie, że już w Duchu mamy chodzić i nie mamy żadnego potępienia. Chociaż wróg nieraz i to bardzo często chce nas gdzieś potępienie wrzucić, czy cokolwiek zrobimy, czy cokolwiek powiemy, czy uczynimy, to chce nas właśnie wrzucić w potępienie, żebyśmy właśnie nie radowali się z Panem Jezusem Chrystusem i w Panu Jezusie Chrystusie i ze zbawienia naszego, ale żebyśmy właśnie tak głowy pospuszczali. A Bóg nas kocha i chce nas wziąć do wieczności w Chrystusie i chwała Panu Bogu za to, tak jak jeszcze ósmy rozdział od 31 i Bóg dał dowód właśnie swojej miłości, że niepojęta Boża miłość jest. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim wyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Chwała Panu Bogu właśnie za Pana Jezusa Chrystusa, że tak nas umiłował i oddał samego siebie za każdego z nas. I Pan Bóg Wszechmogący udowodnił i raz na całą wieczność, jak nas umiłował właśnie. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził. Bracia, siostry, macie dzieci i synów. Kto by oddał własnego Syna? Ja też mam Syna. Kto by oddał własnego Syna właśnie? I żeby się patrzeć na ukrzyżowanie, na cierpienie własnego Syna. A Pan Bóg Wszechmogący oddał, udowodnił, jak nas kocha, pokazał właśnie to wspaniałe, cudowne świadectwo. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. I chwała Panu Bogu za to właśnie, że tak nas umiłował. Wróg chce nas właśnie potępiać i w potępienia wrzucać, ale my zwyciężamy Jego przez drogocenną święto krew Pana Jezusa Chrystusa, który przelał na krzyżu Golgoty i nas prowadzi spokojnie właśnie, nie pośpiesza, nie gdzieś tam popycha Pan Jezus, ale nas spokojnie prowadzi do domu Ojca, w tej pielgrzymce tutaj na ziemi. Chwała Panu Bogu właśnie za Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym jeszcze przeczytać z 12 rozdziału. Normalnie dla mnie dzisiaj, jak to czytałem, to jak rozkazy normalnie, bo to są rozkazy dla dzieci Bożych od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. To jest coś pięknego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Niech Pan Bóg pomoże właśnie służyć Panu właśnie, płomienni duchem, żebyśmy nie gasili tego ducha właśnie, ale Ducha Świętego, ale właśnie płomienni Panem, duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Jak tego potrzebujemy właśnie, wytrwałości w modlitwie i w tych uciskach, że pracujemy właśnie i
byśmy musieli wyjść z tego świata, żeby tego nie doświadczać, a Bóg według swojej woli zostawił nas tutaj właśnie, żebyśmy zwyciężali w Panu Jezusie Chrystusie. To jest coś pięknego. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. I to teraz w tych doświadczeniach, jak nasza kochana siostra Magda jest właśnie, i tego doświadczamy właśnie, że jedna cząstka cierpi, wszystkie cierpią, wszystkie się, jedna weseli, wszystkie się weselą. Pan właśnie pomaga to wypełniać. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I wiele, wiele razy chrześcijanin na swojej drodze właśnie i może doznawać tego, jak najbliżsi właśnie uderzają i ludzie też ze świata i ludzie wierzący, którzy odeszli od prawdy, nie trzymając się prawdy, szkalują, oskarżają ludzi, mężów Bożych, dzieci Boże właśnie, idące za Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak czytamy właśnie, ci będą pierwsi kamienie łapać, jak przyjdzie czas właśnie, przyjdzie Antychryst, żeby właśnie zabijać prawdziwe dzieci Boże. I to jest właśnie, to jest też ten 19 właśnie werset. Bóg jest spokojny, tak jak brat Marian powiedział, on nie przyspiesza, nie opóźnia się, dla niego nie ma czasu, on na wszystko właśnie. Ten czas, co nam dał właśnie, się skończy i stanie każdy człowiek przed nim i odpowie za to, co uczynił tutaj właśnie. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. To nie jest łatwe, a gdzieś tam słuchamy właśnie tych świadectw, ale to jest możliwe właśnie w Panu Jezusie Chrystusie, żebyśmy miłowali właśnie nieprzyjaciół swoich. I niech Pan Bóg pomoże właśnie najwięcej czynić przede wszystkim domownikom wiary. I to jest piękne, 21 werset. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. W każdych tych doświadczeniach niech Pan właśnie nam wszystkim i mi też pomoże. Tyle razy też czytałem list do Rzymian, ale teraz właśnie jak go rozważamy od początku, to tak jakbym go, wiecie, pierwszy raz czytał naprawdę. Chwała Panu Bogu za to i dziękuję Bogu właśnie, że tak mi to pokazuje właśnie Słowo Boże, że mogę się jeszcze bardziej uczyć, zagłębiać właśnie w tych kosztownościach, jakie apostoł Paweł dano mu właśnie potężną łaskę, Pan Bóg mu dał w Panu Jezusie Chrystusie i mógł do nas, nasz kochany brat apostoł, napisać, byśmy właśnie z tego czerpali i uczyli się każdego dnia. Będą coraz bardziej podobni właśnie do Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Mi się bardzo podoba ten 8 rozdział. No, od 8 mieliśmy dalej czytać. Tam ten 8 rozdział jest taki jakby pełen zwycięstwa. Bo kiedyś pamiętam, jak go czytałam, to nic do mnie nie docierało. Kiedy człowiek żyje pod zakonem, to jest wszystko starania takie z ciała, ale to w ogóle, tak jak apostoł Paweł mówił, że się chce, a i tak człowiek grzeszy, a i tak nie jest w stanie w ogóle zachować, żyć pod zakonem pod tą literą. Ale to właśnie jest takie piękne, że już od samego początku jest powiedziane, że Pan Jezus uwolnił nas od zakonu grzechu i śmierci. Że to, co Bóg dokonał przez właśnie Pana Jezusa Chrystusa, to jest właśnie piękne, że zostaliśmy uwolnieni i dał nam Ducha Świętego i Duch Święty sprawia to w nas, że i chcenie, i wykonanie, że my chcemy żyć tak, jak Pan Jezus nas uczy i nie musimy się do tego w ogóle zmuszać, tylko sam Bóg to czyni w nas. No i to jest właśnie, to jest takie najpiękniejsze, że kiedy zasłona spadnie z oczu, to dopiero człowiek zobaczy, że to przecież jest tak proste i
tylko się poddać Panu i Pan to wszystko czyni. No i cały ten rozdział jest o tym, że właśnie o tym, no, że ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. A wiadomo, że zakon to też jest, no to jest takie cielesne, to jest, żeby widzieć, można zobaczyć grzech i wiedzieć, co Bogu się podoba, co nie, a pomimo wszystko człowiek i tak grzeszy. A Bóg uwolnił nas poprzez Pana Jezusa Chrystusa od właśnie od tego, że żeby z te własnymi siłami cokolwiek czynić. I że nazwał nas dziećmi swoimi. I to właśnie ci są dziećmi niektórzy, no którzy, których Duch Boży prowadzi. To są dzieci Boże. A zakon, no wiadomo, że to się czuło tak jak w niewoli. I to dla mnie, jak ja pamiętam, było dla mnie wielkim utrapieniem. Ciężko było zachować to wszystko. Chociaż się człowiek starał, to jednak no, było bardzo ciężko. Człowiek i tak ciągnął to ciało gdzieś do tego, co cielesne, a nie do tego, co Bogu się podobało. Dlatego dzięki Bogu, że dał nam Ducha Bożego, że dał nam Pana Jezusa Chrystusa, który nas uwolnił, wykupił i dał to nowe przymierze. Przymierze Ducha Świętego, w którym no, jest w ogóle taka wolność. Całkiem inaczej to wszystko wygląda, że człowiek też wiele, że kocha Pana Jezusa i chce się, ale wie, że Pan Jezus czyni to sam, żeby się tylko poddawać i Pan Jezus zmienia i czyni. I on w sumie działa, a my w Nim odpoczywamy. No, jest taki piękny. Ten werset jeszcze mi się też dzisiaj tak bardzo podobał, że On nas przeznaczył do tego, abyśmy byli na obraz Syna Jego, że myśmy nie zasłużyli sobie niczym. Chociażbyśmy się starali, nie wiadomo jak, ale nie zasłużyliśmy sobie na zbawienie, a Bóg to sobie tak właśnie upodobał, żeby nas przeznaczyć do życia wiecznego, żeby Pan Jezus mieszkał w nas, żebyśmy byli jak Syn Jego, na obraz właśnie Syna Jego. I że nas powołał, usprawiedliwił i tych, których usprawiedliwił i uwielbił. To jest piękne, co Bóg właśnie zamierzył z nami. No, Panu Bogu. Jak tutaj pisze też w 16, mi tak poszło właśnie. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia 23 objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. I tak właśnie też tak zwróciłem taką uwagę na tą według Ewangelii mojej zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. Właśnie tak sobie właśnie tak jak tutaj też Justynka mówiła właśnie, że to zostało odkryte przez tych proroków właśnie przez tak jak Paweł tutaj odkrył to nowe człowieczeństwo, które pokazane właśnie tutaj w tym liście do Rzymian. Chwała Bogu właśnie, że ta tajemnica została odkryta, że mamy możliwość już nie chodzić w jakiejś skrytości czy czymkolwiek, tylko po prostu odsłonięte to jest przed nami przez Ducha Bożego, że możemy właśnie to wszystko poznawać, czytając właśnie te listy. Ale też tak jak widzę po prostu, jak tutaj Paweł też miał dbałość o właśnie tych wszystkich, którzy służą właśnie, tak jak tutaj te pozdrowienia, to są w sumie chyba jedne z najdłuższych pozdrowień we wszystkich listach i wymienia tutaj naprawdę bardzo dużo tych osób, które... Z pogan, co się nawrócili. Tak, no, którzy się nawrócili właśnie, ale którzy właśnie służyli Panu szczerze, tak, wszystkich właśnie... Pozdrawiaj, aby właśnie utwierdzeni byli, aby właśnie mogli
dalej służyć, być zachęceni po prostu do dalszego biegu właśnie do tego, aby żyć dla jej chwały.